wizyta w kolejnym miejscu zapewne spodoba się wszystkim ciepłolubnym widzom. To właśnie tutaj, w PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku, powstaje ciepło, które ogrzewa domy mieszkańców Trójmiasta. Chociaż przez parę wodną, która wydobywa się z wielkich kominów, może wydawać się, że w tym miejscu produkuje się obłoki. Jesteśmy w Gdańsku, mieście wolności. Gdzie indziej moglibyśmy zacząć nasz spacer, jak nie na tyłach Stoczni Gdańskiej? My jednak wyruszamy tropem rur, które prowadzą nas wzdłuż koryta Martwej Wisły, aż do mostu, z którego już można dostrzec wysokie kominy gdańskiej elektrociepłowni. Trwają tu prace nad budową nowej kotłowni szczytowej i jej kotłów elektrodowych. To pierwsze zastosowanie tak innowacyjnej technologii w Polsce. Do zwiedzenia tego pilnie strzeżonego miejsca zaprasza firma Airbud, której pracownicy zgodzili się opowiedzieć nam trochę o tajemnicach tego obiektu. Siema! Witaj na następnej wyprawie. W dzisiejszym odcinku znowu nam się udało wejść tam, gdzie normalny śmiertelnik wejść nie może. PGE Energia Ciepła, Wybrzeże Gdańsk. Słuchajcie, normalnie ten teren jest zamknięty dla ciekawskich, ale nam udało się uzyskać zgodę. Chodźcie z nami spotkać się ze specjalistami firmy Airbud. Zaczynamy! Cześć. W dzisiejszym odcinku będzie z nami Jacek, kierownik budowy. Cześć. Oraz Mateusz, zastępca kierownika projektu. Potrzebuję dwóch ekip odważnych. Do zadań specjalnych my się zgłaszamy, ja i Łukasz. Wchodzimy na komin 40-metrowy do kotłowni szczytowo-rezerwowej oraz wejdziemy do zbiornika oleju 1700 m sześciennych. A ty Kuba, jakie zadanie? A my... Zanim wejdziemy do najciekawszych punktów, powiedz proszę, jak w waszej kotłowni powstaje energia? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale na pewno ciekawa. Nie odpowiem ci na nie teraz, ponieważ wystrzelam się z wszystkich asów. Przejdźmy dalej, dowiesz się szczegółowo. Szachimat, dziękuję. Czyli są to pompownie czy przepompownie? Czy to jest bez różnicy? To jest przepompownia, służy do rozładunku i zasilania kotłów. Czyli tak, przyjeżdża cysterna z olejem, jest podłączana, pompy przepompowują z cysterny do zbiornika, który zaraz zobaczymy. Później z tego zbiornika drugie pompy przepompowują 600-metrowym rurociągiem olejowym do naszej kotłowni, której przed chwilą widzieliśmy. Czyli takie dwie wieże Eiffla. Po 300 metrów. No i dotarliśmy na samą górę, a mianowicie do podstaw kotła olejowo-gazowego. Powiedz mi proszę, co to są za oczy wielkiej sowy, bo to mi się tak od razu skojarzyło. To są miejsce na palniki gazowo-olejowe. Aha. Ale jak chcesz, to mogę ci powiedzieć więcej, jak to wszystko działa. W środku będą palniki? Palniki będą przyczepione tutaj. Ta blacha zostanie odczepiona i odkręcona. Okay. I całe serce kotła w znaczeniu, czyli jego odpowiadająca za proces spalania, czyli jasne, palniki, będą tutaj zamocowane. 80 ton. Bez wody. Bez wody. Z wodą będzie to dużo więcej. Trzeba wziąć pod uwagę, że ten kocioł został tutaj wsadzony za pomocą dźwigu klasy CC 2500, który była to bardzo skomplikowana operacja logistyczna prowadzona zimą, podczas tego całego budynku jeszcze nie było, tak? Jasne. Mieliśmy tylko ten strop wylany, tak, i na to posadzkę i wstawialiśmy te kotły i one tak stoją od tego czasu. Okej. Czyli teraz tak, ta cała woda, która to wszystko, co widzieliśmy po drodze, paliwo i tak dalej, co byli chłopaki, to wszystko trafia tutaj do tego kotła, tak? I tutaj zaczyna się dziać magia. Tak jest, tu zaczyna się dziać magia. Chodź, przejdziemy dalej. I tutaj będziemy mogli wejść? Ze mną możecie wszędzie. No jak Tommy Lee Jones. Znajdujemy się wewnątrz zbiornika na olej lekki, 1700 metrów sześciennych, więc już za 3 miesiące w tym miejscu moglibyśmy się wykąpać w fajnym oleju. To jest to, co lubię najbardziej. Ogólnie wszystko jest naprawdę straszne, więc powiem wam szczerze, że w ogóle się tego nie boję, bo chodząc w innych różnych dziwnych rzeczach różnie bywa. Tutaj wszystko jest zmontowane przez specjalistów. Powoli, ale do przodu. Systematycznie, jak ruski czołg. Ile ten zbiornik ma metrów? 16 metrów sobie. A tam jest 40. A drugie miejsce? Mówiłem. Zrób mi miejsce. I powiem ci troszkę, trochę trudniej się wchodzi pionowo w drabinko. Ale spróbujemy przynajmniej na podest pośredni. Tak, to na pewno. Zobaczcie, tam już
można powiedzieć, zatoka, stocznia. No i z tyłu widać morze. Fajnie tu wygląda. To wszystko, co tam jest, widzicie, to jest wyspa, na której jest tak zwana stoczna remontowa. Super. Te rusztowania przeważnie są liczone na 200 kg na metr kwadratowy. Spokojnie. Czyli nas utrzyma. Pukasza 120. Nie, no 105. A to będzie zadoszona? Tak, tak, tak. Jesteśmy na etapie spawania w ręk. Na to przyjdzie tak samo oblachowanie z blachy 6 mm. Zamykamy, potem już będzie też normalna schodnia. Z zewnątrz będziemy schodkami wchodzić i do środka wewnętrznego płaszcza i tutaj na górę. Tutaj będzie najwięcej czujników. I powiem wam, że zostałbym na dłużej. Nie tylko ze względu na tą ciekawą właśnie miejscówkę, w której się znajdujemy, ale również dlatego, bo stąd widać morze. Widać też stadion, który jest tam. I słychać echo. I słychać echo, ale musimy spotkać się z drugą drużyną. Są to kotły wodne. A co to znaczy? Cała ta nasza realizacja, tak jak już wcześniej wspominałem, dąży do tego, żeby wyprodukować ciepłą wodę. Mhm. Tak? A więc woda, mówiąc w prosty sposób, wpływa do tego kotła, krąży sobie rurkami, tak zwaną częścią ciśnieniową kotła. Wewnątrz tego kotła mamy palniki, tak? Te palniki wytwarzają płomień, który podgrzewa tą olejowo-gazowe, wodę. Olejowo-gazowe, czyli tak. Mamy coś albo tym, albo tym. Tak, mogą, chociaż na razie tutaj mamy w Gdańsku tylko olej. Gaz może będzie w przyszłości, tego jeszcze Jasne. Nie wiadomo. Na razie możemy spalać tylko olej. Mhm. A więc woda krąży sobie w rurkach, jest podgrzewana, no i potem jest wyjście z kotła i mamy ciepłą wodę. Wiem, że macie tutaj jeszcze takie kotły, których nikt inny nie ma w Polsce. Czy to prawda? Ta piękna kotłownia, którą tutaj widzimy, zawiera w sobie 4 kotły. Dwa kotły olejowo-gazowe, takie właśnie, jeden mamy tutaj za plecami. Jest jeden tu i drugi po drugiej stronie. Dokładnie, po drugiej stronie, a pod nami na poziomie 0 mamy dwa kotły elektrodowe. W Polsce pierwsza taka implementacja, w Europie już dość powszechna. Czyli chcesz mi powiedzieć, że my wchodząc tutaj od razu poszliśmy na samą górę, bo jest wiadomo najciekawiej, i ominęliśmy jeszcze dwa kotły na dole. Jako że mówiłeś, że wysokość nie jest twoją najlepszą stroną, no to starałem się ciebie zagadać, żebyś nie patrzył, czy jest na dole. Ale co nas nie ominie, to nie ucieknie. Okej, więc teraz musimy zejść znowu na dół, a w ogóle to za chwilę się spotkać z chłopakami. Mamy tutaj elektrodę, wózek spawalniczy. To co, może do kotła elektrodowego? Bardzo dobry pomysł. Szybko połączyłeś te dwa fakty. Rzeczywiście, to jest elektroda, dobrze tak. Powiedziałem. Widzicie, tym razem się udało. Dobra, zejdźmy teraz na sam dół, czyli tam, gdzie ja lubię. Są tu jakieś piwnice? W naszej kotłowni niestety nie ma piwnic. Okej. Okay. Ale na dole, na poziomie zero, jest kocioł elektrodowy. Zapraszamy na dół. Ile ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o energii wykorzystywanej w Polsce. I jak dążymy właśnie do tego, żeby być coraz bardziej eko i coraz mniej zanieczyszczać środowisko. Możesz powiedzieć te śruby po co są? Tu ma być te czujniki na nich? Co to ma być? Nie, to są szpilki przygrzewane, na tym będzie jeszcze izolacja. Zbiornik ten wewnętrzny jest dodatkowo izolowany właśnie też, żeby zachować zimą lepkość odpowiednią olejną. O, widzisz. No dobrze, czyli dotarliśmy na najniższy poziom, poziom zero, coś co przeoczyłem, dwa kotły elektrodowe. W swojej prostocie nie wyglądają na skomplikowane, ale z pewnego powodu są wyjątkowe. Są to pierwsze kotły elektrodowe w Polsce. Ich zasada działania polega na konwersji energii elektrycznej w energię cieplną. Trudne słowo, ale o co chodzi? Szczególnie podczas okresu letniego zdarza się, że mamy w naszym systemie elektroenergetycznym nadmiar energii elektrycznej. Tak? Wynika to z tego, że mamy coraz więcej wiatraków, coraz więcej farm fotowoltaicznych, no i mamy czasowo więcej energii niż jest nam potrzebne. No i tutaj z pomocą wkraczają kotły elektrodowe, ponieważ w nich w sposób bezpośredni możemy zamienić energię elektryczną w energię cieplną. W środku mamy taki system elektrod, tak? Od samej góry w sposób stały mamy zamontowane elektrody fazowe, przez które przepływa prąd elektryczny 15 kV. Od dołu mamy elektrody punktu zerowego. Te elektrody są położone między sobą w sposób stały i mamy na nich zabudowane takie obudowy, które sobie chodzą góra, dół. W zależności od tego, na ile te elektrody fazowe są zakryte tymi osłonami, na tyle powierzchnia, która przewodzi, się zmienia. Czyli im elektrody są bardziej zasłonięte, to kocioł pracuje z mocą minimalną, a jeżeli elektrody są odsłonięte, mamy moc maksymalną, czyli 35 MW.
Dzień dobry, cóż to za spotkanie. Co tak długo nie zabłądziliście gdzieś, czy co? Powiem wam tak, widzieliśmy zbiornik olejowy, ale widzieliśmy go w środku, jeszcze bardziej w środku, na górze i na dole, czyli widzę wszędzie, właśnie, gdzie się dało. Dużo widziałeś, bo rączki brudne, a my weszliśmy tam i widzieliśmy przede wszystkim kotły. Czyli najważniejszą rzecz, którą powinniśmy zobaczyć. A najważniejsza rzecz to jeszcze tam stoi przed wami. A tu już gadajcie z panem miastem. To już jest koniec naszej wędrówki, czyli najwyższy punkt naszej instalacji, 40-metrowy komin. Jacku, prowadź. Zapraszam. I nasze kanały spalin. W oddali widzimy zbiornik, na którym przed chwilą byliśmy. Jaka różnica wysokości tam? Oczywiście, bo tam było ile? 19 metrów, tak? 16 metrów w dach, 16,5 szczyt dachu. I tutaj kończy się nasza wyprawa po kotłowni szczytowej. Pokazaliśmy wam dzisiaj, jak płynie ciepło do gdańskich domów. Bardzo dziękujemy naszym dwóm mentorom za dzisiejszy odcinek. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. A tu macie poprzednie odcinki. Zapraszamy. Cześć. Firma Airboot na co dzień tworzy zaskakujące i wymagające konstrukcje. Tym razem przygotowała specjalne wyzwanie, a raczej konkurs dla was. Teraz ty masz szansę stworzyć sobie świetną przestrzeń do swojego rozwoju, wygrać staż w jednej z czołowych grup budowlanych w Polsce i dołączyć do tego zespołu. Szukamy studentów drugiego, trzeciego i czwartego roku budownictwa, architektury lub jakichkolwiek kierunków pokrewnych. Zadanie jest jedno. Wyobraź sobie, jaki obiekt chciałbyś zbudować w swojej okolicy i pokaż nam swoją wizję. Im większą inwencją lub umiejętnościami się wykażesz, tym lepiej. Szczególną uwagę będziemy zwracali na kreatywność, ale też użyteczność budynku, który chcielibyście postawić w swoim mieście lub dzielnicy. Forma przesłania pracy jest dowolna. Może to być filmik z uzasadnieniem, wizualizacja, rysunek, nawet plakat. Oprócz głównej wygranej, czyli stażu Airboot, w konkursie można zgarnąć jeszcze kasę w wysokości 1000 zł oraz smartwatcha. Wszystkie szczegóły oraz regulamin znajdziecie w linku pod tym filmem. Mi pozostaje trzymać za was kciuki i do zobaczenia.